Witajcie Was na kanale Sikory! Dzisiaj będziemy odpakowywać Atlantis. To jest moja siostra Ola, ja jestem Kasia. Zaczynamy! Jak widzicie, mamy tu różne postacie, na przykład serduszko, płetwę, małże, skamielinę. No widzicie, mamy dużo. My na przykład mamy serce. Dobrze, na przykład w płetwie syreny można znaleźć kości złączone razem jakiegoś gada lub jakiegoś zwierzaka lub jakiegoś owadożerczego robaka. Dobra, tutaj na przykład mamy serce. My mamy serce i w nim możemy znaleźć diamenty. Wiecie, to są sztuczne diamenty, ale dla Was to robimy. Tutaj mamy na przykład skamielinę. Skamielinę, skorupy, żółwia, czy nie wiem czego, ślimaka i w niej możemy wydobyć jakieś skamieliny. Zwierzaków lub rzeczy, nie wiem, bo nie opakowywałam. Tutaj na przykład przy małży możemy odpakować perełki. A na przykład w kamieniu, w którym znajdują się skamieliny różnych zwierząt, albo ślimaków, inaczej mówiąc, możemy znaleźć ślimaki. No to zaczynamy! Dobrze. Popatrzcie, najpierw musimy odpakowywać to, żebyśmy widzieli wszystciuteńko. I tutaj trzeba chyba coś obciąć, ale ja już tego nie wiem. Tutaj. Nie. Tutaj mamy wszystko. O, patrzcie, na przykład my tutaj mamy różne. My nie spodziewaliśmy się, ale mamy wszystciuteńko. Ola, od czego najpierw zaczynamy? Musiałam jeszcze ten zalec. Jak myślicie, od czego mamy zacząć? Patrzcie, tu mamy płetwę, tak wygląda. Ja już... Mamy małże, serduszko. Zaczynamy od skamielin. Najpierw trzeba rozciąć z folii. I oto takimi narzędziami, młoteczkiem, jakimś takim wykuwadłem, pędzelkiem. Gdzie jest Kasia pędzelek? Tu. I pędzelkiem, takim małym do farb. Więc zaczynamy. Najpierw będziemy rozpakowywać. Popatrzmy. Może przynieś jakiś talerz. Albo przyniesie gazetę. Dobrze. Zaczekamy. Popatrzcie. Tutaj jest skamielina. Mamy młoteczek. Trochę się sypie, więc Ola poszła do gazety. Już jestem. Już Ola jest. Proszę, gazeta. Tutaj niepotrzebna. Potrzebnie raczej. Jak się to robi? Ja tego nie wiem, Ola. A nie tak? Zaczekajcie. Musimy to kować. Ola, widzicie, to jest bardzo trudna praca. Ola to rozłupuje, ja to walę młoteczkiem. Wiecie, młoteczki są takimi... Ale się sypie. Jezus, jak proszek z budowli. No. Trzeba tutaj to. Tutaj. No patrzcie. O, teraz widzicie dokładnie. Rozpakowujemy to bardzo delikatnie. Mamy nadzieję, że nic się nie pokruszy w tym środku. Po co jest ten pazelek? No po to właśnie. Okej. No wygrzebnie. O, coś już napotkałam. Coś już. A nie, w sumie. Ale to jest trudne. Tata będzie, może będzie się złościł, bo tu nie zrzucę. Jak już wiecie, dla Was to wszystko.
Ale to trudne, daj to. Próbujemy. O, tak, mocno tutaj. Ale to trudne. Jak widzicie, mamy różne. Na przykład mamy muszelkę. Mamy taki kamień. Mamy serduszko. I mamy płetwę. Najpierw jakąś skamielinę, ślimaka, czy nie wiem czego. Już mamy nóżkę. Widzicie? Tutaj. Tylko, żeby mnie nie zepsuła, to jest gumowe. Gumowe? No, chyba. Ok, jeszcze trochę. I już za chwilę odkryjemy, jakie tam jest, są skarby. Skamieliny. No tak, bo w ślimaku są skamieliny, w muszli są, co są? Perły. A w kamieniu ze skamielinami są skamieliny ślimaków, w płetwie są skamieliny, skamieliny zwierząt lub kości zwierząt, a w sercu są kryształy. My w tym odcinku otworzymy kilka, bo w następnym otworzymy resztę. My dzisiaj otworzymy właśnie to, muszlę i to wszystko na dziś. No Kasia, dawaj mocno. Jak widzicie, trudno się to robi, ale już na szczęście mamy nóżkę. Więc... Ale w ogóle nie nóżkę, nie wiem co to. No, chyba to nie jest nóżka. Ola coś już tam zrobiła. Ja tutaj trochę. Jeszcze otworzymy to. I na dzisiaj będzie koniec. To otworzymy w następnym serduszko też i płetwę też. Ola już coś tam wykopała. Trudne to. Może wyciągnę? Nie, nie wyciągnę, nie potrafię. Co tam będzie się kryło? Co tam będzie się kryło? No, zobaczymy. Ola już prawie ma to. Trzeba się... I daj to. No, dawaj, dostaj. Musimy się dokopać na do samego końca. Jeszcze chwila. Jeszcze głowa mu tknęła pewnie, bo widać już tu ciało. Trudne, nie spodziewaliśmy się z tego zrom. Nie wiemy, czy to jest kilka, czy tylko jedno. Co? To jest kilka w tym? No. Ojej, ojej. Głowa to nie tak głęboko oddycha. Napiszcie w komentarzach i dawajcie subskrypcję. A napiszcie w komentarzach, jak wam trudno się takie coś odpakowało. Może niektórzy nie odpakowywali, ale my odpakowujemy. Właśnie. I napiszcie, jak podobają się nasze jak podoba się nasz pierwszy filmik. Ale to jest trudne. Oczywiście dawajcie dzwoneczki, subskrypcje. Już za chwilę, ale tylko jest trudno. A co to jest? Ola, idź to okno. Nasza pierwsza skamielina. Zobaczcie. Ola, to jest szczelotkiem. Taka. Nie wiem, co to jest. Przypomina jak
Hipopotam. Widzicie tą buzię? Dobra, idzie to obmyć i za chwilę wracam. Kasia, dalej coś rozpakowuje. Hej. Okej. Chyba tutaj już nic nie ma. Położymy tutaj sobie na razie. Mam całe rączki od pyłu. Teraz otworzymy perły. Oto, pamiętajcie co? Pamiętajcie. Oto nasza pierwsza z Kamielina. Zostawimy. Pamiętacie co ona zrobił? Co ona będzie robić? Ja tak, więc zobaczycie. Z niej będziemy wyjmować perły. Ale trudno. Zobaczcie, tak wygląda ta wygrzebana z naszej muszli z kamielina. Oto z kamielina z tej muszli. Wyglądają bardzo potrzebnie ślady. Może wy tego nie widzicie, ale my bardzo. Nie wiem, czy tam coś jeszcze się kryje, czy tylko tak, ale raczej wszystko. Oto nasza perełka. Muszla. A w perełce, a w muszle będzie perełki. No, trochę mi się pomaliło. Ola, już coś? Nie, jeszcze nic. Jeszcze nie, ale pewnie jeszcze coś znajdzie się. Ale ten piasek przypomina jak kreda. No, ten piasek chyba jest kredą. Wow. Mamy tu niezły bałagan. Lepiej, żeby ktoś tego nie słyszał. Pamiętajcie o subskrypcji, zostawienie komentarzy, czy nas lubicie. Ola, mogę? Nie. Jeszcze wysyp sobie tego. Okej. Okay. Jeszcze będziemy mieli do odpakowania serduszko. Płetwę. I coś takiego. Kamień z kamieninami. A my to wykopaliśmy. W następnym odcinku zobaczycie, jak odkopujemy serduszko, płetwę i kamień. Tylko mnie nie ugryźć. Au! Ała! Może coś się znajdzie tam. Ola już wykopała połowę tego. Jak widzicie, może tam nic nie ma. No. O, już coś widać. Perełka, zobacz jaka mała. My nie wiem, może coś pominęłyśmy, Kasia. Bo Ola tutaj... Ale malutka, popatrzcie. Popatrzcie. Jaka malutka. Powinny być chyba dwie, ale nie wiem z tego. Tak, powinny być dwie. Jedna mniejsza, druga większa. Tak jak pamiętam. Będą tylko kawałki, większe kawałki. Żeby zobaczyć, coś tam jest. Okej. Okej, Ola już prawie. Tutaj mamy już perełkę naszego gryzącego. Hipopotama to wygląda. A wy napiszcie, jak to wygląda. Dla was w komentarzach. Tutaj mamy... O nie. Bo dla nas wygląda jak hipopotam. No, więc jeszcze troszkę sobie pokopiemy z tym. Bo te perełki są naprawdę małe, a Ola kupi tu bardzo duże kawałki. Więc będziemy mieli jeszcze trochę czasu. Napiszcie, co wam się bardziej podobało. Czy muszla, w której była perełka, czy... Ola, może jeszcze odpakowuję na przykład serduszko? W sumie nie, bo już dużo odpakowaliśmy. I w następnym odcinku zobaczycie, jak odpakowujemy serduszko, płetwę i kamień z kamieniami. Ola, wpadła mi tam perła. Okej. No widzicie, nic chyba nie ma.
Była jedna perełka. Mamy nadzieję, że nic nie pominęłyśmy. Powinny być dwie. Nie, nie powinny, bo nie wiemy tego. Na opakowaniu jest pokazane, ale... O, jest! Mamy i drugą perełkę. Dwie perełki, jednak są takie same. No więc nie ma żadnej różnicy w tych perełkach. Ola, już nie rozłupuj. Dobra. Na dzisiaj to wszystko. To wszystko. Ale w następnym odcinku zobaczycie, jak odpakowujemy serduszko, płetwę i kamień ze skamieninami. Dobrze, napiszcie w komentarzach, jak Wam się podobał filmik, które z rzeczy Wam się podobało, perełki czy skamielina. I powiedzcie, jaki to był kształt tej skamieliny. I dawajcie Wy subskrypcję. Pa! I napiszcie te komentarze oczywiście, dajcie łapki w górę i pobiegnie.